Ulica Emilii Plater na odcinku pomiędzy Świętokrzyską a Alejami Jerozolimskimi doczekała się modernizacji. Bo to nie tylko remont dziurawej i niezwykle garbatej ostatnio nawierzchni. Radykalnej zmianie ulegnie wygląd tego miejsca. Tam, gdzie dotychczas były parkingi samochodowe, pojawi się brzozowy zagajnik, przyplatany kamiennymi konstrukcjami. Zazielenią się obrzeża odpornymi na miejskie powietrze roślinami. Ulica nareszcie odżyje. Firmę zajmującą się produkcją i naprawą maszyn do szycia założyli 130 lat temu bracia Piotr i Jan Kępisty. Przy Placu Zbawiciela mieści się od 1924 roku. Dziś właścicielem firmy jest pan Sławomir Dudik, należący do czwartego pokolenia założycieli. Naprawia wszelkie maszyny do szycia poza przemysłowymi. Firma Kępisty przez jakiś czas konkurowała z Singerem. Jej maszyny były znane na całym świecie. To były piękne urządzenia. Pan Sławomir, podtrzymując rodzinne tradycje, przywraca do życia zarówno te najnowsze maszyny, elektryczne, wielofunkcyjne, jak i stare, wysłużone, ale wciąż piękne. Międzynarodowy konkurs na rysunek satyryczno-humorystyczny Uśmiech Chopina ogłosiło Muzeum Karykatury w ubiegłym roku. Napłynęło ponad 1400 prac z 52 krajów. Do końca października w muzeum można oglądać plon tej inicjatywy. Międzynarodowe jury wybrało ponad 250 prac. Prezentują one rozmaite spojrzenie na wielkiego kompozytora i jego twórczość. Laureatami wszystkich nagród regulaminowych zostali artyści polscy. Jury orzekło, że oni najlepiej czują chopinowskiego ducha. Warto zobaczyć ten uśmiech Chopina. W niezwykłą pracownię artystyczną zamieniły się pola mokotowskie. Pierwszy od lat plener rzeźbiarski zgromadził 7 rodzimych twórców. Wielką atrakcją dla wszystkich, nie tylko miłośników sztuki, jest możliwość zobaczenia artystów przy pracy. Codziennie do 15 września zmagają się oni z tym niezwykle trudnym tworzywem. Każdy może podejść, popatrzeć, wręcz porozmawiać z twórcami. Otwarcie wystawy nastąpi 26 września. Pomnik tysiąclecia jazdy polskiej jest jednym z nielicznych stołecznych obelisków, w których ważnym elementem są konie. Postanowiliśmy je dziś przypomnieć. Na Agrykoli słynny Jan III Sobieski, wyrzeźbiony z szydłowieckiego piaskowca przez Franciszka Pińcka. Na krakowskim przedmieściu książę Józef Poniatowski, autorstwa Duńczyka, Bertela Thorwaldsena. Na Teatrze Wielkim kwadryga projektu Adama Myjaka i Janusza Pastwy. Przed Akademią Sztuk Pięknych kondotier wenecki Bartolomeo Colleoni, kopia 15-wiecznej rzeźby Andrea del Verrocchio. A na Placu Grunwaldzkim pomnik czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej, zaprojektowany przez Andrzeja Pityńskiego. www.um.warszawa.pl